Cześć, witam Ciebie w 24 odcinku podcasta Biznes Myślnie. Świat zmienia się szybciej niż myślisz, to chyba już wiesz. Ale zmiany z definicji potrzebują kogoś i jak na razie to nadal jeśli chodzi o ludzi, kto będzie realizował te zmiany. Przez to, że świat tak dynamicznie pędzi do przodu, są dość duże braki chociażby w takich obszarach jak sztuczna inteligencja, a w szczególności uczenie maszynowe. Sytuacja czasem dochodzi do paradoksu, kiedy firmy oferują gigantyczne kwoty dla specjalistów, żeby zaprosić ich do swojego zespołu. Oczywiście fajnie jest, kiedy twoja firma to na przykład Google czy Microsoft, gdzie roczny zysk ostatnio był blisko 100 miliardów dolarów. Natomiast jak sobie poradzić w sytuacji, kiedy twoja firma jest w Polsce i jej obroty niestety są mniejsze o 3 lub nawet 5 zer. Również z drugiej strony, jeśli jesteś ambitnym człowiekiem, który chce wejść do tematu uczenia maszynowego, ale tak naprawdę nie wie albo wie, że to jest zbyt trudne. Być może nawet już próbował i te pierwsze próby były takie sobie, że po tych próbach pojawiły się takie wątpliwości, że ta wiedza jest niby jest jakaś, ale jest taka trochę teoretyczna i brakuje tego zrozumienia, jak to można wykorzystać w praktyce, no jest takie poczucie, że ten człowiek właśnie jest zgubiony. Mam dobrą nowość w obu przypadkach. Kurs praktyczne uczenie maszynowe może być pomocny dla tych dwóch przykładów. Z punktu widzenia firmy można przekwalifikować swoich programistów i dodać im jeszcze jedną, tak zwaną dodatkową warstwę wiedzy. Z mojego doświadczenia programiści dość chętnie wchodzą do tematu uczenia maszynowego, bo to jest tak naprawdę idealny obszar dla mózgu. Jest duże wyzwanie, jest sporo obszarów do myślenia, no i fajnie to jest obszar dla introwertyku. Co zyskujesz, jeżeli przekwalifikujesz swojego programista i będzie umiał uczenie maszynowe? No to po pierwsze, ten człowiek nadal pracuje w twojej firmie, który już wie cały proces twojej firmy, ale co ważne, w tej chwili staje się bardziej wydajny, bardziej skuteczny. Mam zamiar nagrać na to osobny odcinek, gdzie ja pokażę, że w naszych czasach tylko tak zwane firmy Data Driven Development potrafią się rozwijać i wyprzedzać konkurencję. To jest temat rzeka, ale między innymi chodzi o kulturę i umiejętność, mając dane, wyciągnąć z nich wartość. Do czego dążę? Pierwsza edycja kursu Praktyczne Uczenie Maszynowe już skończyła się, tuż właściwie przed świętami, i robiąc retrospekcję, również zbierając opinie dookoła, trochę tych uczestników było, to nawet mój perfekcjonista musiał przyznać, że kurs udał się ponad oczekiwania. Chociaż z drugiej strony, w końcu mój perfekcjonista nie spi i ma swoje plany na życie i zmuszał mnie do działania, więc zbierałem bardzo aktywnie informację zwrotną po każdym module, czyli to raz w tygodniu, i mam dużo materiału, co można jeszcze usprawnić. Dlatego druga edycja będzie jeszcze bardziej dopracowana. Teraz można doprecyzować to, co powiedziałem. Kurs Praktyczne Uczenie Maszynowe, czyli druga edycja, startuje 26 lutego 2018, więc informacja jest na stronie dataworkshop.eu, ale w skrócie opowiem. Jest trzy pakiety: Basic, Gold i Premium. Pakiet Basic jest najmniej interaktywny. Dostajesz materiały, gdzie każdy moduł zawiera około godziny wideo z tłumaczeniem materiału. Również jest 4 notebooki z praktycznymi zadaniami oraz książka do tego modułu. W notatkach znajdziesz link do przykładowej książki. Również dostajesz dostęp na Slacku, na którym udało się w pierwszej edycji stworzyć przyjazną atmosferę, czego bardzo się cieszyłem. I co ciekawe, powstało około 4000 wiadomości w trakcie kursu. Jeżeli podzielisz to przez ilość dni, to okazuje się, że mniej więcej codziennie powstawało 70 wiadomości. To było bardzo ciekawe, jak aktywnie ludzie się wymieniali doświadczeniem i również były pytania. Jeżeli nikt nie odpowiadał, to ja odpowiadałem na te pytania. Myślę, że każdy, kto brał udział w tym konkursie, potwierdzi, że to było ciekawe doświadczenie. Natomiast jeżeli chodzi o Basic, to wszystkie twoje pytania możesz zadać tylko na Slacku. I to dlatego właściwie Basic raczej jest dla osób, które są bardziej doświadczone, tylko raczej potrzebują w ten czy inny sposób ustrukturyzować tą wiedzę, którą już posiadają. Drugi pakiet Gold to jest to samo co Basic plus dodatkowe wartości.
Myślę, że jedna z największych wartości to uczestnictwo w tygodniowym webinarze, gdzie odpowiadam na wszystkie pytania, które dostałem w trakcie tygodnia. Przykładowy link do webinara również znajdziesz w notatkach. Dodatkowo będzie, jeżeli chodzi o Gold, to zadanie bonus dla każdego modułu, czyli będzie 8 bonusów. Jest on różne ciekawostki o narzędziach lub innych sprytnych podejściach do analizy danych. Również w drugiej edycji będzie coś więcej. To będzie dodatkowe wideo dla każdego notebooka. Wynikło to z tego, że zauważyłem, że osoby, które mniej programują, bo była ta grupa dość zróżnicowana, o tym jeszcze powiem, potrzebują troszkę większego wsparcia, więc będzie dodatkowe wideo, gdzie linijkę po linijkę będę tłumaczyć, co oni dokładnie robią. I trzeci pakiet premium zawiera wszystko co Gold, ale jeszcze coś więcej. I to coś więcej to jest prywatna konsultacja jednogodzinowa w tygodniu, czyli sumarycznie jest 8 godzin konsultacji. W zależności od zaawansowania wiedzy, konsultacje wyglądają różnie. Dla osób, które są mało zaawansowane technicznie, no to zwykle 100% prawie poświęcamy na zadanie domowe, ale co ciekawe, to wtedy nawet totalnie początkująca osoba jest w stanie zrozumieć, jak to działa i pójść do przodu. Akurat to już przerobiłem i wiem, co mówię. Dla bardziej zaawansowanych osób też spędzamy jakiś tam czas na zadanie domowe, 20%, czasem może 35-40%, a resztę czasu spędzamy na projekty. To może być projekt hobbystyczny, to może być projekt związany z własnym startupem albo jakiś inny. Akurat w tej pierwszej edycji udało się zrealizować kilka świetnych projektów, z czego bardzo się cieszę. Tutaj powiem, że pakiet premium oczywiście jest najdroższy, ale to wynika z tego, że wymaga dość dużego zaangażowania z mojej strony. No po pierwsze jest ta godzina, ale jest coś więcej, bo co najmniej jeszcze jedną godzinę spędzam na przygotowanie. Również spędzam w tak zwanym międzyczasie swoją uwagę na zastanowienie się, jak by można było jeszcze usprawnić tą naszą współpracę. No to dlatego z góry wiadomo, że ta grupa premium jest mniejsza. Na przykład w pierwszej edycji to było jedynie 8 osób. Dobra, i teraz uwaga. Specjalnie dla słuchaczy Biznes Myśli mam dobrą nowość. Przygotowałam zniżkę i teraz tłumaczę, o co chodzi. W zależności od dostępności to może być 25%, 20%, 15% czy 10%. Promokod jest Biznes Myśli, następnie właśnie liczba. 25, 20, 15 czy 10 bez spacji, bez polskich znaków. I coś więcej, dodatkowo każdy, kto kupi z tym promokodem, dostaje również dostęp do webinaru i prezentacji z pierwszej edycji. Koszt tego prezentu jest około 500 zł, więc masz czego się cieszyć w tym przypadku. Jest tam sporo wiedzy i sporo ciekawych pytań. Te webinary są dość unikalne i mimo tego, że webinary będą w drugiej edycji, to pytania raczej będą inne. Więc myślę, że ciekawe rzeczy tam można wyciągnąć. Odnośnie jeszcze do kosztu kursu. O tym mało mówię i właściwie jak i o wielu innych rzeczach, jakoś za słabo chyba to promuję, ale dużo o tym myślę. Właściwie pewnie jak już zauważyłaś, jestem bardziej osobą myślącą niż sprzedażowcą, ale wydaje mi się czasem warto powiedzieć wprost i zaraz przy okazji to wyjaśnię. Staram się bardzo optymalizować różne obszary, w których działam i już tłumaczę, o co mi chodzi. Mam teraz na myśli optymalizację kosztu dla wartości w tym kursie i chodzi o to, że pakiet Gold kosztuje porównywalnie tyle samo jak jednodniowy warsztat i wiem, o czym teraz mówię, bo prowadzę takie warsztaty. Z drugiej strony, szczerze powiem, że mając jeden dzień, bardzo trudno jest przekazać wiedzy i zawsze się czuję dość, jakby to powiedzieć, mało komfortowo na takich jednodniowych warsztatach, bo to jest za mało i trochę się przejmuję tym. W ogóle jest kilka wyzwań. Po pierwsze, jest za mało czasu, ale również przepustowość naszych mózgów jest dość ograniczona w czasie. Nie da się non-stop pompować wiedzą w tym samym dniu. Swoją drogą, koszt najdroższego pakietu premium z 8 godzinami indywidualnej konsultacji jest mniejszy niż miesięczna pensja Junior Data Scientist i tylko pewnie 50 czy nawet 40, może nawet jeszcze mniej procent od miesięcznej pensji Middle Data Scientist, więc myślę, że to jest całkiem fajna inwestycja. A jeszcze wrócę do tego, co powiedziałem przed chwilą, jeżeli chodzi o koszt jednodniowego warsztatu. Na dzień dzisiejszy już przeprowadziłem 14 warsztatów na żywo, czyli offline, nie w internecie, dla ponad 300 uczestników, więc mam sporo informacji do analizy, co można usprawnić, jak to działa i pewnie jak już wiesz,
lubię rozważyć i wyciągać wnioski. I akurat w tym przypadku miałam dość duże pole do popisu. Człowieka jest trudno wpompować w krótkim czasie tak duże wiedzy. To dlatego doszedłem do wniosku, że trzeba zrobić to inaczej. Ostatecznie kurs został rozciągnięty na 2 miesiące, czyli 8 tygodnie w porównaniu do jednego dnia. Ilość wiedzy, która jest przekazywana, jest co najmniej 5, a właściwie nawet jak myślałem, to 10 razy większe niż podczas jednodniowego warsztatu. Również sposób i zaangażowanie, jak to jest robione, żeby wzbudzić ciekawość, wygląda też inaczej. Pamiętam, jak dawno temu zaczynałem się dzielić wiedzą, i to nawet wtedy nie chodziło o uczenie maszynowe, no to była taka sucha informacja i wtedy pomyślałem, chyba robię coś źle i zacząłem eksperymentować, myśleć, czytać na ten temat i dzięki temu zacząłem rozumieć, co najbardziej się sprawdza. Na przykład w trakcie kursu jest zorganizowany konkurs z nagrodą i widać było, jak to nakręcało uczestników i jak szybko ludzie się uczyli. Oczywiście część z osób mieli zrywane noce w ciągu tego tygodnia, ale każdy z nich potwierdził, że to był dobry moment, że nauczyli się naprawdę wiele. Czyli ta wiedza, którą dostali, potrafili w tej chwili wykorzystać samodzielnie w praktyce. Oczywiście możesz zapytać, okej, ale czemu w takim razie jednodniowe warsztaty tyle kosztują? Odpowiedź tak naprawdę jest dość prosta, bo zawierają w sobie bardzo dużo ukrytych kosztów, które po większym zastanowieniu się mało przekładają się na wiedzę, którą zdobyłeś. No na przykład wynajęcie sali albo catering, zatrudnienie więcej osób, które znów przygotowują tę salę, różnego rodzaju ulotki i wiele, wiele innych rzeczy. Dlatego tak naprawdę nie płacisz prowadzącemu tego warsztata, który swoją drogą, zdradzę ci tajemnicę, dostaje dosłownie kilka procent od całej kwoty, płacisz tej całej otoczki, z której być może nie zdajesz sobie sprawy. Można również porównać do bootcampu, gdzie płacisz znacznie więcej niż w tym kursie. Tu może być 2, 3, 5 lub nawet jeszcze więcej. Natomiast jest tam też sporo kosztów ukrytych, a więc raczej jest porównywalne lub nawet mniejsze. Bo jeśli się zastanowisz, to jest to inaczej zorganizowane i też mają troszkę inny cel. W moim przypadku zoptymalizowałem wszystko, co tylko jest możliwe. Wiele rzeczy zautomatyzowałem. Bo akurat jestem fanem automatyzacji, więc bardzo mnie cieszył ten cały proces. I starałem się zwiększać obszary wartości dodanej. Czyli takie, które faktycznie dają wartość do uczestnika i nie jest to jakiś tam koszt ukryty. No na przykład przez 2 miesiące masz dostęp do serwera, gdzie robisz kurs, co eliminuje takie problemy jak konfiguracja własnego środowiska albo również zakup nowego laptopu czy w jakiś inny sposób zakup zasobów CPU czy RAM. Jeszcze powiem trochę więcej o pierwszej edycji. Była dość zróżnicowana grupa. Mimo tego, że kurs brzmiał jako praktyczne uczenie maszynowe dla programistów, to było wiele osób, które nie są programistami. No na przykład specjalista od UX, User Experience, nauczyciele akademickie albo analityki biznesowe. Mało tego, również byli dwaj CTO, to jest skrót dyrektor techniczny, i każdy z nich był bardzo zadowolony, co mnie oczywiście cieszy. I teraz już pomijając ego, która też jest zadowolona, ale bardziej chodzi o to, że czuję ulgę, że faktycznie jest wartość dodana również dla nich, no bo jednak nie ukrywajmy, CTO to są ludzie, które mają większe doświadczenie i mają z czym porównać, są bardziej krytyczne, obawiałem się, że czy będzie to na odpowiednim poziomie i jak pokazało doświadczenie, moje obawy były tylko strachem w mojej głowie. Bardzo chciałem, żeby ten przegląd pierwszej edycji był bardziej przezroczysty, więc zaprosiłem 4 osoby, żeby podzielić się swoją opinią. Chciałbym zaprosić wszystkich, ale wtedy odcinek byłby co najmniej kilkanaście godzin. Pierwsza osoba to Mirosław, który według mnie był idealnym uczniem, ciągle zadawał pytania i tym samym bardzo ułatwiał życie, bo rozumiałem, jakie obszary mam wyjaśniać podczas webinaru. Swoją drogą, bardzo polecam takie podejście do życia, bo dzięki temu możesz szybko znajdować odpowiedzi i szybko rozwijać się. Mirosław miał pakiet Gold. Przedstaw się, kim jesteś, gdzie mieszkasz, czym się zajmujesz. Cześć Władimir, nazywam się Mirosław Mamczur i obecnie mieszkam we Wrocławiu. Natomiast jestem, można powiedzieć, data scientist w Banku Zachodnim WBK, no i zajmuję się przede wszystkim najróżniejszymi zagadnieniami dotyczącymi klienta detalicznego. Co ostatnio czytałeś?
Ostatnio czytałem książkę Michała Szafrańskiego Finansowy Ninja. Wzięło się to przede wszystkim z tego, że chciałem sobie uporządkować swoją wiedzę na temat finansów i dużo ciekawych informacji tam znalazłem czy przeczytałem. I również dużo tam było ciekawych informacji, żeby się zastanowić w ogóle nad swoimi finansami czy swoim życiem. Taka podstawowa tam rzecz na przykład było ciekawe pytanie czy stwierdzenie, że jeżeli na przykład odkładamy połowę pieniędzy, które zarabiamy, to tak naprawdę no, o połowę szybciej możesz przejść na emeryturę, czyli nie będziemy pracować 40 lat, a 20. I mnóstwo tam takich niuansów czy ciekawych rzeczy, żeby się zastanowić nad tymi elementami. Tak, potwierdzam. Bardzo ciekawa książka. Ostatnio Michał też nagrał takie podsumowanie, więc całkiem fajnie ta książka się sprzedaje. I myślę, że ta książka też jest bardzo takim fajną lekturą pod koniec roku, czy na początek roku, kiedy jest taka chęć zastanowić się, jakoś zbudować plany na przyszłość. Dobra, to teraz przechodzimy już do kursu, na który chcę zadać kilka pytań. Jesteś absolwentem tego kursu, więc to jest dobra okazja, żeby właśnie podzielić się opinią. No i na początek takie pytanie, co skłoniło Ciebie do przerobienia tego kursu? To co mnie skłoniło, wiesz co, to może zacznę od tego, że w sumie w samym Banku Zachodnim pracuję już od 9 lat i przez pierwsze 8 lat byłem w ciekawym departamencie Business Intelligence i zarządzania ryzykiem. Robiliśmy tam najróżniejsze rzeczy i mieszały się różne światy, zarówno CRM-u, jak i ryzyka, czyli oceny scoringowej chociażby, czy liczenia zdolności. Natomiast w ostatnim roku, właśnie w 2017, powstał nowy obszar. Obszar się właśnie nazywał BI i tutaj przede wszystkim zajmujemy się tymi najnowszymi technologiami, czyli tym najpowszechnie rozumianym data science, uczeniem maszynowym. Zaczynamy poznawać najnowsze te technologie w stylu gradient boosting, sieci neuronowe i patrzymy, w których elementach w banku również możemy te elementy wykorzystać. Nie wszędzie oczywiście można, ponieważ banki mają nad sobą regulatorów, natomiast zapisując się na ten kurs chciałem jak najbardziej jeszcze zgłębić tajniki tej wiedzy i przede wszystkim sobie uporządkować. Moim zdaniem jak najbardziej osiągnąłem zamierzony efekt. Dobra, jeszcze będę dopytywać o to, ale też zapytam takie pytanie, które pada dość często, jeżeli chodzi o ograniczenia lub wymagania. I tak jak wiesz, podczas kursu używaliśmy Python i te wszystkie biblioteki napisane w Pythonie, lub jako okładka była w Pythonie, nakładka. No i twoja wiedza z Pythona akurat była wtedy, z tego co ja pamiętam, nie największa, właściwie chyba zaczynałeś. No i pytanie, na ile to było dla ciebie blokujące przeszkody? Jak sobie z tym też poradziłeś? To znaczy, akurat jestem osobą, że jak mam jakieś blokujące rzeczy, to mnie najczęściej nakręca i bardzo chciałem poznać nowy język. No bo większość akurat osób, tak jak też czytałem sporo artykułów z data science czy uczenia maszynowego, no to przede wszystkim używa dwóch języków, R i Python. No i dzięki temu, że tak powiem, widziałem, że ten kurs będzie prowadzony w Pythonie, to tym bardziej się zmobilizowałem, by rozpocząć ostro, że tak powiem, naukę tego języka. No i wystartowałem, że tak powiem, z taką ostrzejszą nauką dosłownie miesiąc przed kursem. I to naprawdę mi wystarczyło, używając prostych, że tak powiem, też webinarów, które były w internecie, żeby podstawową wiedzę złapać z Pythona i to mi bez problemu wystarczyło, żeby wziąć udział w tym kursie i można powiedzieć, że na bieżąco podczas kursu poznawałem kolejne elementy, które udostępniałeś i moja wiedza tylko się w tym zakresie w Pythonie rozszerzała. Więc jeżeli miałbym powiedzieć komuś, czy nie zna na przykład języka, ale że tak powiem ma jakieś doświadczenie w innych językach, C++, czy na przykład chociażby SQL-u, czy VBA, jak było w moim przypadku, to bez problemu powinien sobie poradzić. No, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Bo też mam takie wrażenie, że czasem nam się wydaje, że niektóre rzeczy są bardziej złożone niż faktycznie są. I odwrotnie też często działa. Nam się wydaje, że coś jest bardzo proste, a ono jest bardzo skomplikowane, więc znaleźć taką równowagę jest dość istotne. A zapytam teraz tak nieco wprost, co ci najbardziej się spodobało w kursie? W kursie, co mi się najbardziej spodobało, więc jeżeli miałbym mówić o rzeczy, która mi się najbardziej spodobała, to chyba sposób prezentacji materiałów, bo to było, bym powiedział, może coś innego, jak brałem udział w dotychczasowych kursów, ponieważ wydaje mi się, że wykorzystałeś mnóstwo metodologii tak zwanej agile, czyli robimy jakiś prosty element,
prosta rzecz, żeby po prostu działała, a później dokładamy i komplikujemy to coraz bardziej. Dla takiego przykładu na przykład zrobiliśmy prosty jakiś element, proste zadanie, gdzie później w ramach kolejnych modułów były przedstawiane, ok, no to rozszerzmy to na przykład o gradient boosting, rozszerzmy to o metody na przykład optymalizacji parametrów i tak po kolei od prostego elementu, gdzie już widziałem, że coś działa, ta wiedza była dokładana i cały czas można było te elementy rozwijać. I wydaje mi się, że to jest taka najciekawsza rzecz, która była w tym kursie. I to, co mi się najbardziej spodobało, ten sposób prowadzenia. Teraz może zadam trochę podobne pytania, ale to już bardziej jest tak o twoje opinie. Jaka jest największa wartość tego kursu dla ciebie? Czyli co tak naprawdę zyskałeś? Największa wartość dla mnie? Wydaje mi się, że pokazałeś parę takich fajnych elementów, które mnie ciekawiły, bo powiedzmy sobie w ten sposób, że można było podczas kursu też zadawać pytania. No i w związku z tym, że przede wszystkim jestem związany z branżą bankowości, to interesowały mnie problemy, które będą stały przede mną, czy te rzeczy, które ja mógłbym rozwiązać. I podczas kursu pokazywałeś na przykład sieci neuronowe, wspominałeś, że można je wykorzystać do najróżniejszych rzeczy, na przykład stworzenia jakiegoś chatbota. I w tym momencie zapalało mi się światełko. O, fajnie, mam odpowiednie dane w naszym banku i mógłbym coś takiego zbudować, tylko nie wiem jak. I poprzez zadawanie tobie pytań też, że tak powiem, dzieliłeś się tą wiedzą i dzięki temu wiem, jak będę mógł to zastosować, czy zrobić w naszym banku, by lepiej to działało. Akurat jeżeli chodzi o pytania, byłeś jednym z najbardziej aktywnym uczestnikiem, który zadaje pytanie. Według mnie to jest ta super możliwość, że tak naprawdę każdy ma pytanie, tylko część osób troszkę się wstydziła. Jeszcze muszę się zastanowić, jak sobie z tym poradzić na większą skalę, ale w twoim przypadku to było super podejście. Dla mnie to było łatwiej, bo jak masz konkretne pytanie, to możesz konkretnie na nie odpowiedzieć, przynajmniej na tyle, na ile pozwala kontekst, więc to też dziękuję ci za tą aktywność. Nie ma za co, ale akurat to wydaje mi się, że zależy też od osobowości, bo nie wszyscy też lubią zadawać pytania. No bo pytając, no to pokazuje, o, ja jestem osobą, która może czegoś nie wiedzieć. No ale ja mam akurat podejście już takie, że całe życie się uczę, więc im więcej będę pytał, tym więcej poznam odpowiedzi na swoje pytania. Dobra, i teraz taka nieco kontynuacja, w sumie już zacząłeś troszkę o tym mówić. Jak zamierzasz wykorzystać zdobytą wiedzę? Więc szczerze mówiąc, to mam na myśli w tym momencie o parę ciekawych projektów, które z przyjemnością zaprezentuję czy zaproponuję w mojej pracy dzięki tej metodologii czy tych informacji, które uzyskałem. Oczywiście nie wszystkie rzeczy możemy na przykład zastosować w prosty sposób, bo na przykład sieci neuronowe, które pokazałeś, jak one wyglądają, no to jak najbardziej mogą też służyć do oceny ryzyka klienta, niemniej jednak banki mają nad sobą regulatorów i oni mówią wprost, że tak naprawdę niektóre rzeczy my musimy być w stanie walidować, sprawdzać jak to działa, czy wytłumaczyć, dlaczego podjęto taką decyzję, a nie inną. Niemniej jednak jest wiele aspektów, gdzie te elementy, które poznaliśmy, i tak możemy wykorzystać, na przykład chociażby w CRM-ie. Z przyjemnością spróbuję, czy na przykład modele zbudowane w oparciu o sieci neuronowe będą lepiej przewidywać zachowania klientów versus na przykład modele tradycyjne, których też używamy, budowane regresją logistyczną, czy ostatnio też już budujemy gradient boostingiem. To są te elementy. Plus druga rzecz, że było sporo przykładów, gdzie pokazałeś na przykład, jak prosto chociażby porównywać jakieś obrazy. No to też można w wielu miejscach wykorzystać w samej bankowości oddziałowej czy internetowej. Chociażby na przykład jak klient przychodzi do bankomatu, sprawdzić, czy ten klient to jest ten klient, żeby się okazało, że jakaś inna osoba nie wyłudza od klientów pieniędzy, dzięki czemu będziemy mogli, że tak powiem, lepiej działać w imieniu dobra klienta, żeby, że tak powiem, przeciwdziałać złodziejom. Super, brzmi bardzo... To są jedne z takich przykładowych rzeczy, które mi przyszły do głowy podczas trwania tego chociażby kursu. Brzmi bardzo ciekawie. A teraz zadam takie pytanie bardziej, jeżeli chodzi o koszt. Jak według ciebie wygląda relacja koszt kursu do wartości kursu? Moim zdaniem to w tym aspekcie, jak my kupowaliśmy, nie pamiętam już dokładnie ceny, bo to w sumie płaciłem, nie wiem, z 2 czy 3 miesiące temu,
Według mnie to byłem bardzo pozytywnie, że tak powiem, zaskoczony, ponieważ spodziewałem się, że w ramach tej ceny po prostu dostanę po prostu luźne materiały, jakieś informacje. Natomiast to, co zostało przekazane w tych materiałach, no to mogę dla przykładu powiedzieć. Na przykład w jednym module, gdzie rozmawialiśmy o gradient boostingu, to było w taki fajny sposób przygotowane, że przygotowałeś najróżniejsze chociażby funkcje, bardzo łatwe, żeby wziąć i zaimplementować w innym problemie i chociażby wczoraj dla zabawy odpaliłem sobie konkurs Kegla i tak naprawdę w 4 godziny zrobiłem analizę danych, wykorzystałem dokładnie, wziąłem te dane, które przedstawiłeś na kursie, odpaliłem model i się okazało, że jestem w top 20. No to tak naprawdę to pokazuje tylko, że te materiały, które dostaliśmy, to jak najbardziej były godne swojej ceny, ponieważ jestem w stanie wziąć te materiały i wykorzystać do najróżniejszych problemów. Nie tylko związanych takich, jak pokazywałeś na kursie, tylko już, że tak powiem, do rzeczywistych problemów. Czy to z branży mojej, którym się zajmuję, czy na przykład chociażby dla samorozwoju takich jak konkursy w Keglu. I ostatnie pytanie już na dzisiaj. Komu polecasz przerobienie tego kursu? Komu polecam przerobienie kursu? Przede wszystkim tym osobom, które chcą się rozwijać, chcą się nauczyć nowych metod, ponieważ kurs jest bardzo przystępny i tak jak chociażby w moim przypadku, mimo że wcześniej nie znałem Pythona, nie znałem dokładnie sieci neuronowych, natomiast miałem tylko podstawy matematyki i wcześniej budowałem jakieś proste modele, to w bardzo prosty sposób przyswoiłem sobie tą wiedzę. No i komu jeszcze polecam? No, osobom, które się tym zajmują też, ponieważ ten kurs porządkuje tą wiedzę od początku do końca, pokazuje, jak to można sobie poukładać. Dobra, dziękuję Ci bardzo, Mirek, za Twoją opinię i w ogóle za ten czas, który spędziliśmy teraz razem. Też wiem, tak może dodam, nie wiem na ile mogę, ale myślę, że to nie jest zbyt takie prywatne, że zwykle dość często ludzie narzekają, że nie mają czasu, bo jest praca. To w Twoim przypadku też masz pracę, też miałeś jedne dziecko, a drugie było właśnie, jak Twoja żona była w ciąży i nie patrząc na to wszystko, jednak znalazłeś czas, żeby ten kurs przerobić. I myślę, że to jest taki bardzo fajny przykład, że tak naprawdę wiele zależy od nas, czy my chcemy się nauczyć, czy znaleźć kolejną wymówkę, że nie mam czasu. Jak najbardziej się podpisuję pod tym. Dzięki wielkie i do zobaczenia, do usłyszenia. Dzięki Władimir, do usłyszenia, cześć. Druga osoba to Grzegorz, zdolny i młody człowiek, znalazł już sobie pracę jeszcze podczas kursu i przeprowadził się do Krakowa. Jest zdeterminowany i wie, czego chce. Jeszcze raczej potrzebuje trochę wsparcia mentalnego, żeby rozwinąć swoje skrzydła na maksa. Natomiast techniczny już raczej sobie poradzi w życiu. Oczywiście musi tam trochę jeszcze się nauczyć, ale wiedziałem, jak szybko łapię, o co chodzi, więc za to najmniej się martwię. Tak sobie pomyślałem, że podczas naszych prywatnych konsultacji przynajmniej mam taką nadzieję, że trochę udało się ukierunkować Grzegorza i jego sposób myślenia, jak dostarczać wartość dla biznesu. Cześć Grzegorz, powiedz, czym się zajmujesz? Gdzie mieszkasz? Gdzie pracujesz? Cześć. Obecnie w zasadzie od poniedziałku zaczynam pracę jako analityk. Też właśnie przeprowadzam się z Warszawy do Krakowa i będę pracował w Onecie. Wcześniej, gdy też zaczynałem kurs, to zajmowałem się bezpośrednio takimi, powiedzmy, tradycyjnymi badaniami rynku. Teraz właśnie bardziej to skręca w stronę machine learningu i, powiedzmy, bardziej zaawansowanej analityki. Przeprowadzę się do Krakowa. Bardzo fajne miasto, polecam. Tylko smog czasem przeszkadza. Chociaż ostatnio jak byłem w Warszawie, to miałem wrażenie, że Warszawa próbuje konkurować z Krakowem. No jeszcze zobaczymy, kto zwycięży. Ale mniejsze już o tym. Pytanie bardziej konkretne do Ciebie. Co ostatnio czytałeś? W zasadzie to jeszcze do tej pory czytam, no bo to w sumie niedawno wyszło. W zasadzie czekam na papierową wersję, ale też jakby wcześniej dostałem tą jakby e-bookową, chyba to się nazywa Deep Learning with Python, właśnie od, nie mam nadzieję, że nie przekręcę tutaj, François Chollet, chyba tak się wymawia to nazwisko, w każdym razie osoby odpowiadającej za Keras. Bardzo fajna książka, ona jest stosunkowo nowa, myślę, że kilka miesięcy dopiero temu została ukończona i dla wielu osób to raczej będzie bardzo dobra lektura na temat Deep Learninga, zwłaszcza dla osób początkujących, więc jeżeli słuchasz ten podcast i zastanawiasz się, jaką by tu lekturę przeczytać, żeby lepiej zrozumieć deep learning, to ta książka jest bardzo fajna. Grzegorz, co Cię skłoniło do tego, żeby wziąć udział w kursie? Ja, jeżeli chodzi o, nie wiem, nazwijmy to
szeroko pojęte data science czy machine learning, to jestem bardzo, jakby to powiedzieć, samoukiem. I szukałem trochę takiego, jakby to powiedzieć, no, nazwijmy to przewodnika i też kontaktu z osobami, które, no, jakby tak jak ja powiedzmy, wchodzą w ten obszar, no, też osobami bardziej doświadczonymi ode mnie, które no, mogłyby jakoś, no, powiedzmy, no, nazwijmy to wskazać mi drogę, powiedzmy, w tych miejscach, w których ja mam wątpliwości i gdzieś zdarza mi się właśnie z tego powodu, no, trochę utknąć, no, bo powiedzmy, zastanawiam się, czy to, co robię, to jest dobre, czy nie robię jakichś, nie wiem, nie przyswajam jakichś złych nawyków. Szukałem kogoś, kto, no, powiedzmy, będzie bardziej doświadczony ode mnie i będzie mógł mnie przeprowadzić przez ten, no, niełatwy obszar. Podczas kursu używaliśmy Pythona. Powiedz, Grzegorzu, jaki miałeś poziom i na ile to było blokerem, żeby uczestniczyć w kursie? Znaczy się, jeżeli chodzi o jakiś taki wymiar czasowy, no to było jakieś półtora roku, powiedzmy, przed kursem w ogóle, powiedzmy, był, jakby ja miałem pierwszy kontakt z Pythonem, przy czym to był w ogóle mój, jeżeli chodzi o jakieś takie poważniejsze programowanie, to w zasadzie mój, powiedzmy, pierwszy język. Wcześniej miałem trochę styczności z R-em, ale to było, no powiedzmy, że w mniejszym jakimś obszarze, przynajmniej jeżeli chodzi o czas. Natomiast jeżeli chodzi o to, jak, czy było to jakoś dla mnie blokujące, no to myślę, że nie. Były może z jeden albo dwa takie momenty, kiedy musiałem, powiedzmy, trochę przysiąść, czy uzupełnić braki, czy trochę, powiedzmy, bardziej pochylić się nad kodem i trochę, powiedzmy, tam wymagało ode mnie jakiejś takiej większej inicjatywy, ale jako, no powiedzmy, jeżeli chodzi o taki ogólny obraz, to mój, powiedzmy, poziom wiedzy jakoś mnie nie, no, myślę, że był wystarczający, jeżeli chodzi o samo, jakby to być posuwanie się dalej, przerabianie materiału właśnie z kursu i no, żeby po prostu nadążać za tym, co pojawia się dalej. Fajnie to brzmi. Dokładnie to, co chciałem osiągnąć, jeżeli chodzi o priorytety i rozumienie pewnych rzeczy, no bo język, jak na przykład Python, to tak naprawdę narzędzie, tak chciałem, żeby to było traktowane, to nie jest celem. Dostaję dość często pytanie, że nie znam Pythona, czy ten kurs jest dla mnie, czy to będzie duży problem. W mojej opinii to niekoniecznie jest przeszkodą lub jakimś takim większym blokerem, no ale oczywiście, tak jak powiedziałeś, czasem po prostu będzie to wymagało jakiejś większej inicjatywy i douczenie się pewnych braków, pewnych rzeczy, których nie wie ta osoba, ale to nie powinno być blokerem. Kolejne pytanie. Co ci najbardziej spodobało się w kursie? W zasadzie mógłbym wymienić tutaj dwie rzeczy i powiedziałbym, że jedna, może tak tradycyjnie, jedna dotyczy treści, druga dotyczy formy. Jeżeli chodzi o treść, no to, bo też miałem trochę, powiedzmy, kilka jakichś takich pomniejszych swoich, nazwijmy to, projekcików zrobionych właśnie, jeżeli chodzi o taki, nazwijmy to, tradycyjny machine learning, ale nie miałem do czynienia w zasadzie z deep learningiem, czyli z tą drugą połową kursu. Także i też jeżeli chodzi o machine learning, to w zasadzie w bardzo ograniczonym okresie wcześniej miałem kontakt z XGBoost, także głównie właśnie ta biblioteka, jeżeli chodzi o machine learning plus deep learning jako całość. To jeżeli chodzi o treść, to mi się ogólnie najbardziej podobało, że miałem szansę jakby wejścia w ten obszar. Natomiast jeżeli chodzi o formę, to dla mnie bardzo dobre było, to no, po prostu była ona przystępna i bardzo taka, nazwę ogólnie pozytywną prostotą, to znaczy łatwo było jakby zrozumieć te, znaczy wyjaśniała się w bardzo przystępny sposób, ogólnie jakieś tam koncepcje. Tutaj nawet posłużę się przykładem, bo powiedzmy pojawiały się takie rzeczy, no, które w różnych kursach no, są powiedzmy dość często poruszone, jak chociażby gradient prosty, czy ten gradient descent, to jakby nie było ograniczenia się do takich najbardziej ogranych metafor, tylko no, było to trochę wyjaśnione też jakby od innej strony, jak to można ugryźć i bez jakby straty ogólnej, jakby to powiedzieć, zrozumiałości tego konceptu. Pytanie podobne do poprzedniego. Jaką największą wartość dał ci kurs? Myślę, że dla mnie no jakby największą wartością było to, no można powiedzieć po prostu, że znalazłem tego, co szukałem, no bo jak mówię, szukałem trochę właśnie takiego, nazwijmy to, mentorskiego trochę kontaktu. Oczywiście w takim zakresie, na jakim pozwalała forma, to znalazłem i no jakby to powiedzieć, te rzeczy, które ja jakby nie zwracam na niewystarczającej uwagi, pozwolimy to sobie wyeliminować moje własne jakieś, powiedzmy, mniejsze czy większe błędy i też jakby utwierdzić się w tym, że powiedzmy, co jeżeli coś robiłem dobrze, no to powiedzmy dostanę też jakąś informację zwrotną, że to jest okej. Okay. I że też jakby nie ma co, jakby to powiedzieć, przecież miałem takie wrażenie, powiedzmy, no jeżeli powiedzmy nie miałem takiego właśnie, tego rodzaju informacji zwrotnej, to zdarzało mi się po prostu, no, być w jakimś sensie ograniczonym, powiedzmy, przez własne takie, no, jakby to powiedzieć, niewiedza, nazwijmy to w ten sposób, czy właśnie przekonanie, że może ja coś robię źle. A tutaj jakby dostałem taką, powiedzmy, informację, że no jeżeli to, co powiedzmy jest okej, okay, to jest okej okay i
że warto po prostu iść to dalej. Zgadzam się z tym. Często jest tak, że robimy coś, co już można sobie normalnie odpuścić, no bo już nie wyciśniemy tam za dużo, albo odwrotnie dość często też jest, że jeszcze jest potencjał, ale odpuszczamy, wydaje się, że już bez sensu iść dalej, tak naprawdę tracimy i to czasem dość wiele. Wiem, że już podczas kursu udało Ci się znaleźć pracę z uczeniem maszynowym, czego bardzo się cieszę i gratuluję. Grzegorzu, kupiłeś najdroższy pakiet, premium. Według Ciebie, jak wygląda relacja kosztu do wartości? Mówiąc krótko, pozytywnie, a mówiąc dłużej, zależy trochę od punktu odniesienia, no bo jeżeli ktoś chciałby porównać to do kursów takich, no nie wiem, dostępnych właśnie w formie tych MOOC-ów, w sensie, na przykład przez Coursera czy podobne platformy, no to siłą rzeczy, no to porównanie, właśnie ten Coursera wygra, no po prostu te kursy są tańsze, ale jeżeli ktoś chciałby porównać do takiego, no nie wiem, jakiegoś szerszego powiedzmy szkolenia właśnie z w zasadzie nawet jakiegokolwiek, jeżeli chodzi o IT, no to ta cena jest atrakcyjna, bo nie są to tanie rzeczy, a jakby uważam, że zasób wiedzy, który jest przekazany, jest naprawdę spory. Jeżeli miałbym uwolnić się od tego rodzaju porównań, uważam, że jest z wszechmiar korzystnie jest i też odnoszę się do tej ceny, którą ja zapłaciłem, wcześniej zapłaciłem za kurs i w związku z tym ta cena była trochę niższa. Uważam, że jeżeli miał przeliczyć sobie nawet na czy godziny spędzone, czy ten szeroko rozumiany zasób wiedzy, to nie było dużo. Przy okazji polecasz kupować wcześniej. Jeszcze teraz pewnie jest okazja, więc jest możliwość załapać się, dlatego nie warto ciągać to na ostatni moment, jak to często robimy. I ostatnie pytanie już na dzisiaj. Komu polecasz ten kurs? Praktyczne uczenie maszynowe dla programistów. Szymus, wielokrotnie zastanawiałem się nad tym już w trakcie samego kursu, jeżeli chodzi o, spojrzę po prostu na to, kto brał w nim udział, były to osoby naprawdę dość różnym backgroundzie i poziomie wiedzy, tak przynajmniej patrząc z boku. I oczywiście też nie wiem, wiadomo, że nie śledziłem bezpośrednio, jak każdemu dobrze idzie, powiedzmy, przerabianie zadań w trakcie kursu, ale wydaje mi się, że mógłbym polecić chyba każdemu, kto posiada jakoś, powiedzmy, tam w miarę sprawnie posługuje się Pythonem, żeby też w trakcie nie tracić czasu też na nadrabianie, za dużo przynajmniej za tym tracić czasu na nadrabianie zaległości z tego obszaru. I kto może ma poczucie, że robi rzeczy, które można w jakiś sposób zautomatyzować i że jest to pole do wykorzystania właśnie machine learningu czy deep learningu. A też dużo było wiedzy, związane z tym, dokąd obecnie zmierza technologia, zmierza na biznes, jeżeli właśnie chodzi o wykorzystanie tego rodzaju technologii, to nie wiem, w zasadzie, jeżeli ktoś spełnia ten warunek, jakąś tą podstawową wiedzę właśnie z Pythona i interesuje go, powiedzmy, tematycznie, to chyba każdej takiej osobie mógł polecić kurs. Dziękuję Ci bardzo, Grzegorzu, za Twój czas, za Twoją opinię i życzę wszystkiego dobrego w nowym miejscu pracy. Dzięki. Ja też dziękuję. Cieszę się, że mogłem się podzielić moimi odczuciami. Trzecia osoba to Monika. Przy okazji powiem, że oczywiście były dziewczyny na kursie i wszystkie były bardzo aktywne, co mnie cieszy. Chciałbym pokazać, że w tym obszarze, czyli uczeniu maszynowym, również jest duża przestrzeń do popisu dla dziewczyn. Monika to ambitna i entuzjastyczna osoba, która ma ciekawe plany na życie. I tak się zważyło, że świadomie wybrała pakiet premium. Jak sama mówiła, że podczas kursu stałem się dla niej mentorem. To jest dość odpowiedzialna rola i cieszę się, że ten mentoring pomógł Monicy poznać pewne aspekty techniczne, ale co ważniejsze, również uwierzyć w siebie i zacząć realizować swoje plany już w życiu. Cześć Monika, przedstaw się, kim jesteś, czym się zajmujesz, gdzie pracujesz lub pracowałeś, gdzie mieszkasz? Cześć Władimir, nazywam się Monika Koprowska. Swoje pierwsze kroki wstawiałam w takich korporacjach jak Kompania Piwowarska czy Niwea Polska w dziale BI i w dziale marketingu. Następnie pracowałam jako konsultant SAPa w Accenture, a później w Procter & Gamble jako IT manager, DevOps manager. Aktualnie jestem współzałożycielką firmy Data Evangelist wraz z drugim pasjonatem świata napędzanego danymi, Wojciechem Wiedzińskim. Prężnie działamy w tej firmie aktualnie, starając się szerzyć, czy jak sama nazwa mówi, ewangelizować wiedzę a propos sztucznej inteligencji w firmach różnego rozmiaru, czyli i w małych, średnich przedsiębiorstwach, i w dużych
przedsiębiorcach, tak by mogły one zrozumieć, jak mogą wykorzystać swoje zasoby czy dane, które mają do tego, by wykorzystywać rozwiązania sztucznej inteligencji do cięcia kosztów czy też produkowania zysków. Powiązana z tą aktywnością jest też aktywność blogowa, na której pokazujemy praktyczne wykorzystania sztucznej inteligencji. A oprócz tego, ponieważ gdzieś tam czujemy się tymi data ewangelistami, czyli ewangelistami technologii, prowadzimy też kanał na YouTubie jako Rzecze Maszyna, na którym w taki prostszy sposób szerzymy wiedzę a propos sztucznej inteligencji, tak by każdy, który chce być na bieżąco z tym rozwojem, postępem, który z tą rewolucją tak naprawdę, która już się dzieje, nie oszukujmy się, tak żeby mógł być na bieżąco i rzeczywiście wykorzystywać i rozumieć, jak działa sztuczna inteligencja, która już dziś wpływa na życie każdego z nas. Z tego co pamiętam, mieszkasz w Poznaniu, prawda? Tak, tak, tak. Mieszkam w stolicy Wielkopolski, Poznaniu. Zgadza się. Co ostatnio czytałeś? Będąc całkowicie szczerą z Tobą, to ja ostatnio czytałam książkę Praktycznie uczenie maszynowe dla programistów, napisaną przez Ciebie, ale myślę, że cała nasza rozmowa będzie gdzieś tam recenzją tej książki, gdyż jest ona jakoś poniekąd powiązana z, czy raczej jest nieodłączną częścią całego kursu, o którym będziemy rozmawiać. Więc wspomnę może o innej książce, którą też czytałam. Nie jest związana stricte z data science, ale jest też rozwojowa i to jest książka Radka Kotarskiego, Włam się do mózgu. Książka ta jest bardzo fajna pod względem tego, że według mnie w ciekawy sposób strukturyzuje wiedzę a propos tego, jak się uczyć i jak przyswajać wiedzę tak, by ona została na dłużej z nami. A ponieważ ja w ostatnim czasie przyjmuję naprawdę ogromne ilości wiedzy a propos właśnie tematów sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, to te wskazówki bardzo mi pomogły na dłużej zostawić większą ilość wiedzy. No właśnie o kursie zaraz będę bardziej dopytywać. A co w ogóle skłoniło Ciebie, żeby zapisać się na kurs i wziąć w nim udział? Odkąd pamiętam, interesowałam się właśnie taką optymalizacją procesów decyzyjnych. I to już od wczesnych gdzieś lat. I na kolejnych etapach mojej kariery doszłam do wniosku, że tak, sztuczna inteligencja to jest kierunek, w który chcę iść. Od kilku miesięcy skupiłam się właśnie na rozwoju w tym kierunku. Zaczęłam, tak jak pewnie większość osób, z którymi rozmawiam, o których też czytałam, zaczęłam od darmowych, dostępnych ogólnie kursów. I jak najbardziej były one bardzo fajne, ale po każdym kursie było takie, spadała ekscytacja i nagle dochodziłam do wniosku, okej, fajnie, ale jak ja tak naprawdę mogę to praktycznie zastosować dla biznesu? Ja jestem osobą, która lubi praktyczne zastosowania, zresztą chyba każdy z nas lepiej się też uczy, kiedy widzi, jak można to wykorzystać praktycznie. I tutaj trafiłam też w jakby zbieraniu, w tym procesie całym zbierania informacji a propos sztucznej inteligencji, trafiłam na Twój podcast, na którym prezentowałeś właśnie praktyczne zastosowania. W jednym z podcastów wspomniałeś też o swoim kursie i stwierdziłam, okej, w końcu kurs, który tak naprawdę mówi o tym, że przygotuje też takie praktyczne podejście. I oczywiście będąc słuchaczką Twojego podcastu, miałam już namiastkę tego, w jaki sposób Ty w ogóle opowiadasz o tym. Więc widziałam, że rzeczywiście opowiadasz i prostym językiem, i podajesz dużo przykładów. Wiedziałam, że gdzieś tam żyjesz w tym półświatku data science i sztucznej inteligencji i masz większy obraz też, jakie firmy pracują nad sztuczną inteligencją, w jaki sposób wykorzystujesz, więc stwierdziłam, że to jest ten kurs, który miałam nadzieję pomoże mi przejść z tego trybu bardziej teoretycznego w tryb praktyczny. Co Ci najbardziej spodobało się w kursie? Co mi się najbardziej spodobało w kursie? Zadając to pytanie, to powinieneś przeznaczyć co najmniej 3 godziny na tylko moją wypowiedź, ale myślę, że nie zrobimy tego w taki sposób, więc postaram się bardzo skrótowo. Ja Tobie w trakcie kursu na bieżąco dawałam feedbacki, więc myślę, że gdzieś tam sam masz obraz, ale te rzeczy, które według mnie warto najbardziej wspomnieć, to jest pierwsze, czego ja w ogóle oczekuję od kursu i jak ja oceniam kurs, czy jest dobry, czy nie. Oczywiście ja mam takie coś, że ja muszę odetchnąć chwilę po kursie, bo zawsze kurs jest czymś ekscytującym. Ale jeżeli ja usiądę po kursie i stwierdzę, ja wiem jak wykorzystać tą wiedzę, ja jestem w stanie usiąść i po prostu od razu zacząć wykorzystywać tą wiedzę, to znaczy, że ten kurs rzeczywiście dał mi to, czego ja potrzebowałam. I tak było w tym przypadku.
kurs według mnie bardzo rozbudzał ciekawość. Czyli ty nie dosyć, że dawałeś podstawy, dawałeś bardzo fajne przykłady, analogie, czasami takie z życia dość proste, ale przez to zapadające w pamięć, tak? Dla mnie właśnie ten kurs dał mi to, że byłam w stanie przejść z tego trybu teoretycznego do tego trybu praktycznego. I myślę, że warto tutaj też wspomnieć o drugiej rzeczy nieodłącznej, to jest networking, który dał ten kurs, czyli dał też perspektywę tego, co inni myślą, jak inni się kształcą. Ja na Slacku byłam trochę mniej aktywna, ale tam było naprawdę, tam były burze dyskusji, były bardzo ciekawe informacje. Stworzyła się taka swego rodzaju społeczność, więc myślę, że te dwie rzeczy są bardzo ważne, że po pierwsze kurs dawał praktykę, tak, dawał networking, czyli takie obeznanie się trochę w tym świecie i w ogóle podobała mi się forma, tak? To nie było coś takiego, że masz podane wszystko na tacy, bo nie tak wygląda, no nie tak wygląda prowadzenie takiego kursu. Ten kurs powinien dawać solidne podstawy, trochę ukierunkować, gdzie dalej szukać i rozbudzać ciekawość. Bo nie oszukujmy się, osoby, które biorą udział w tym kursie, jeśli chcą osiągnąć sukces, muszą być zmobilizowane. A jeśli jesteś zmobilizowany, to rzeczywiście jesteś też ciekawy, jak się rozwijać bardziej w tym kierunku. Bardzo dziękuję za taką wspaniałą opinię. A jeszcze tak trochę powiązane, jeżeli chodzi o wartość. Jak on konkretnie wartość dostarczyłem dla Ciebie? Bo już w sumie powiedziałeś, że cel został osiągnięty, tylko czy możesz wymienić właśnie taką wartość dodatkową, którą dostałeś? Tak jak mówię, dla mnie najważniejsza była ta praktyka, tak? Czyli ja rzeczywiście, to był pierwszy kurs, po którym ja potrafiłam usiąść, wziąć problem biznesowy i rzeczywiście go zacząć rozwiązywać. Poszerzyło, tak jak mówię, to moje horyzonty też, przez networking poszerzyło to moje horyzonty, jakby jak można spojrzeć z różnych perspektyw, gdzie szukać jeszcze więcej wiedzy, czym warto się zainteresować. A jeśli chcemy bardzo mocno skwantyfikować te rezultaty, no to założenie firmy, działalność YouTube'owa, także ja myślę, że oczywiście na to wpływ miały też różne inne czynniki, ale bardzo duży wkład miało też to, że po tym kursie ja czułam się na siłach, że ja praktycznie umiem zastosować uczenie maszynowe. No właśnie, teraz pytanie, jak zamierzasz wykorzystać wiedzę? To przed chwilą już powiedziałeś, a też dodam, że w trakcie kursu bardzo mocno motywowałem w sumie każdego, żeby nie tylko tą wiedzę pochłaniał, a zaczął się dzielić, bo dopiero wtedy człowiek się uczy. Ja akurat sprawdziłem to na własnej skórze, wiem, że to działa i wiem, że właśnie rozpoczynasz, a już rozpocząłeś działalność, jeżeli chodzi o YouTube kanał. Powiedz dokładniej, co to jest, jak to działa, jak można go znaleźć. Tak, jak najbardziej otwarcie kanału wiąże się też z tym, że dzielenie się wiedzą, jakby nie patrzeć, jest też taką formą nauki. To była też jedna z motywacji, poza tą główną, czyli takim szerzeniem w ogóle wiedzy a propos sztucznej inteligencji. Kanał można znaleźć, wyszukując po prostu po nazwie, jako Rzecze Maszyna. Tak samo nazywa się też strona, na której będą odnośniki do kanału. Także można też wyszukać po jakorzeczemaszyna.pl, gdzie będą odnośniki do samego kanału YouTube. A kanał przeznaczony jest, tak jak już wcześniej wspomniałam, dla każdej osoby, która chce być na bieżąco z informacjami a propos sztucznej inteligencji, ale też po prostu chce zrozumieć, jak może to wykorzystać w swoim życiu. To jest coś, czego nie unikniemy i warto jednak już na tym etapie zagłębić się w ten temat na takim poziomie, żeby zrozumieć, jak można to wykorzystać po to, żeby zoptymalizować swoje życie zarówno osobiste, jak i zawodowe. Teraz pytanie takie bardziej finansowe. Miałeś wykupiony najdroższy pakiet premium i według Ciebie jak wygląda relacja kosztu i wartości w kursie? Ja bardzo popieram, Wladimir, ideę tego, żeby mieć budżet na samorozwój i żeby ten budżet był rozsądnie wydawany. I ja uważam, że każda złotówka wydana na ten kurs była naprawdę rozsądnie wydana. Tak, wzięłam najwyższy kurs i nie będę kryła, że wzięłam go dlatego, gdyż nazwa jest Praktyczne uczenie maszynowe dla programistów, a ja programistą nie jestem. Mimo tego, że jak najbardziej miałam styczność z Pythonem, jak najbardziej pisałam w Pythonie, ale nigdy nie wykonywałam tego zawodu per se, więc gdzieś tam obawiałam się, że może to być blokadą, albo raczej wiedziałam, że może będę potrzebowała troszeczkę więcej wskazówek. Ja jestem bardzo zadowolona, sam kurs bardzo mi się podobał, tak jak już wspomniałam,
a konsultacje indywidualne nie tylko dały mi fajniejszą perspektywę a propos odpowiedzi na jakieś tam moje pytania, bo jak sam wiesz, często było tak, że ja napisałam dużo pytań na początku, a później każdego kolejnego dnia, jak wstałam, to sama znajdowałam rozwiązanie. Ale podobało mi się też to, że podczas rozmów ty dzieliłeś się nie tylko wiedzą taką stricte związaną z kodowaniem, bo to nie tylko o to chodzi, bo samo kodowanie nie wystarczy osobie z data science. Ona musi rozumieć, jak to wykorzystać w biznesie. Musi rozumieć, jakie wątpliwości może mieć biznes. I tak jak moje doświadczenie pozwalało mi na zrozumienie procesów biznesowych, łatwiejsze wyszukiwanie, gdzie możemy użyć tej sztucznej inteligencji, to bardzo mi się podobało, że ty dawałeś też konkretne wskazówki i informacje a propos tego, na co warto zwrócić uwagę już od początku, bo może być potencjalnym zagrożeniem dla projektu związanego z wdrożeniami sztucznej inteligencji. Także ja jestem bardzo zadowolona i szczerze mówiąc uważam, że jest to bardzo dobrze wydany budżet na samorozwój. I ostatnie myślę, że pytanie już na dzisiaj. Komu polecasz przerobienie tego kursu? Tutaj od razu też powiem, jak zwróciłeś uwagę już, że kurs nazywa się Praktyczne uczenie maszynowe dla programistów, a ty akurat nie jesteś programistą, ale to nadal nie jest przeszkodą. I też myślę, to jest ciekawostka, że dostaję bardzo wiele pytań od dziewczyn, które dość często mają tak dość mało śmiałości, czy ja dam rady, czy to jednak nie jest takie zbyt skomplikowane. Powiedz coś takim osobom, czy warte, czy nie warte, albo jak w ogóle ty widzisz, komu polecasz to do przerobienia? Ja pamiętam, Wladimir, naszą rozmowę, to było chyba w drugim, trzecim tygodniu, ja mówię, Wladimir, ty nazwałeś to praktyczne uczenie maszynowe dla programistów, a ja programistą nie jestem i radzę sobie naprawdę dobrze. I takie jest moje zdanie, rzeczywiście. Jeśli masz zacięcie, jeśli jesteś osobą zmobilizowaną, to jak najbardziej, i umiesz myśleć obiektowo, tak? Bo no, to jednak jest ważne, zawsze ułatwia i dla mnie to wejście w Pythona nie było jakimś takim bardzo wysokim progiem, bo i w nim programowałam wcześniej i myślenie obiektowe nie jest mi obce. Ja uważam, że każda osoba, która ma pasję do tego, żeby rozwijać się w zakresie sztucznej inteligencji i data science, jest w stanie z tego kursu wynieść bardzo dużo. Tak? Czyli dla mnie to jest, podstawą jest tak naprawdę pasja i wydaje mi się takie bardzo podstawowe umiejętności z zakresu IT, tak? Myślenie obiektowe, jakiekolwiek doświadczenie z programowaniem i nie chodzi mi tutaj o stricte pracę w zakresie programowania, bo tak jak mówię, ja sama nie byłam zblokowana tym, że nigdy nie byłam programistką i ja myślę, że tutaj też sam pewnie więcej o tym opowiesz, ale przekrój osób, które wzięły udział w tym szkoleniu był bardzo duży. Ludzie mieli bardzo różne podstawy, od statystyków, matematyków, po czystych programistów i po takie osoby jak ja, czyli które miały bardzo dużą wiedzę biznesową, mniejsze to umiejętności programistyczne i każdy z nas podczas kursu miał troszeczkę innego typu problemy, ale przez to, że i ty byłeś bardzo responsywny i cała społeczność była bardzo responsywna, ja myślę, że nie spotykaliśmy się nigdy ze ścianą. Ja nie miałam momentu spotkania się ze ścianą tak na dobrą sprawę. Oczywiście dla mnie koncepty były bardziej jasne, więc troszeczkę więcej poświęcałam czasu na same rozwiązywanie zadań związanych z programowaniem niż zrozumieniem konceptów. Ktoś, kto był bardziej płynny w programowaniu, bo z takimi osobami też rozmawiałam, więcej czasu trochę poświęcał na koncept. Ale oczywiście kurs, tak jak mówię i powtórzę to jeszcze raz, polecam osobom zmobilizowanym, by rozwijać się w zakresie uczenia maszynowego i data science. Dziękuję Ci bardzo, Monika, za Twoją opinię, za ten czas, który udało Ci się znaleźć, żeby jej podzielić. Też życzę, żeby Twoja nowa firma, którą właśnie założyłaś, rozwinęła skrzydła i samych sukcesów, jeżeli chodzi o YouTube kanał. Ja myślę, że najważniejsze, żeby jak najwięcej wiedzy osoby wyniosła, ale dziękuję zarówno za zaproszenie, no jak i za wszystkie miłe słowa, które usłyszałam. Dzięki. Dzięki. Czwarta osoba to Kamil, to jest ciekawy człowiek pod tym względem, że kryje się w nim duży potencjał. Akurat miał wykupiony pakiet Gold, więc nie mieliśmy konsultacji prywatnych, ale cały czas byliśmy w kontakcie o jego postępy. Bardzo mnie cieszę, że Kamil próbuje strukturyzować swoje życie i osiągać własne cele. Jest raczej skromną osobą, to myślę, że będzie czuć też i jeszcze musi sam uwierzyć w swoje zdolności.
ale już na dzień dzisiejszy posiada dość sporą wiedzę na temat uczenia maszynowego. Cześć Kamilu, przedstaw się, kim jesteś, gdzie pracujesz, czym się zajmujesz, gdzie mieszkasz? Cześć, dziękuję za zaproszenie do podcastu. Nazywam się Kamil i pochodzę z małej miejscowości Nowe Brzesko. Codziennie możecie mnie spotkać w Krakowie, gdzie pracuję w firmie Azimo. Jest to firma, która zajmuje się robieniem przelewów międzynarodowych online. Jestem członkiem zespołu mobilnego i pracuję na pozycji full stack inżyniera. W ostatnim czasie coraz więcej moich obowiązków zaczyna przyjmować charakter być połączonych z analizą danych i uczeniem maszynowym. Co ostatnio czytałeś? Ja jestem tą osobą, która raczej czyta niestety książki techniczne. Ostatnią książką, którą właściwie jeszcze czytam, kończę, to jest Grokking Deep Learning. Jest to książka napisana przez doktoranta Oxfordu i aktualnego pracownika Google Brain Teamu, pana Andrew Traska, który miał okazję prowadzić jedną z lekcji na kursie Deep Learning Nano Degree na Udacity, w którym brałem udział. Uważam, że jest to dość ciekawa pozycja dla programistów, którzy chcą dowiedzieć się więcej, jak działają sieci neuronowe. Dlatego dla programistów, ponieważ książka ta nie zawiera w sobie ani jednego równania i wzoru matematycznego, a wszystko jest tłumaczone na bazie anegdot i skryptów w kodzie Python. No to brzmi bardzo ciekawie. Dziękuję za polecenie. Właśnie jeżeli chodzi o kursy, tutaj może troszkę podam kontekst, bo po pierwsze jesteś absolwentem kursu praktycznego uczenia maszynowego, ale pamiętam przed tym jak dołączyłeś, to ja miałem trochę wątpliwości. Zaraz powiem jakie. Jesteś osobą, która bardzo aktywna jest, jeżeli chodzi o przerabianie różnych kursów na Coursera, Udacity i jeszcze wiele, wiele innych. I zastanawiałem się przez moment, czy przypadkiem nie będzie takiej sytuacji, że ten kurs nie dostarczy tej wartości, której jednak bardzo mi zależy, żeby każdy uczestnik kursu dostał. Ale już po pierwszym tygodniu właściwie zrozumiałem, że moje obawy były tak naprawdę nieuzasadnione i pocieszyłeś mnie tym, ale o tym jeszcze porozmawiamy. Ale najpierw zapytam, co cię skłoniło do tego, żeby przerobić kurs praktyczne uczenie maszynowe dla programistów? No jak mówiłeś, ja dość aktywnie miałem okazję przerabiać różnego rodzaju kursy. Pierwszą z rzeczy, która tak naprawdę powodowała, że zapisałem się na twój kurs, to było głównie to, że skończyłem jeden 17-tygodniowy kurs i byłem po dwumiesięcznej przerwie, kiedy jeszcze iterowałem po tej wiedzy, którą zdobyłem, i po prostu szukałem kolejnego kroku w mojej edukacji i trafiłem na praktyczne uczenie maszynowe dla programistów. Po tym jak przejrzałem agendę, czyli to, czego mamy się nauczyć na kursie, bardzo zaintrygowały mnie tematy przede wszystkim gradient boostingu, z którym do tej pory jeszcze nie miałem nic do czynienia. Nie miałem pojęcia tak naprawdę, w jaki sposób strukturyzować projekt uczenia maszynowego i w jaki sposób wystawiać modele na produkcję. W związku z czym miałem dużo szczątkowej wiedzy i wciąż szukałem czegoś, co pozwoliłoby mi by połączyć to wszystko i zacząć tego używać w sferze zawodowej, czego spodziewałem się, że po twoim kursie będę w stanie doświadczyć. A co ci najbardziej spodobało się w kursie? Tu jest parę aspektów. Pierwszy z nich to jest od strony organizacji kanał na Slacku. Bardzo podobało mi się to, że to nie będzie kurs, w którym dostajemy jakieś tam przygotowane materiały, które musimy sobie sami przerobić. Podobało mi się to, że tworzyła się tak naprawdę jakaś społeczność, gdzie można było tak naprawdę zdobyć nowe kontakty, gdzie można było napisać o swoim problemie i wymienić się wiedzą, i co moim zdaniem bardzo dobrze działało. Kolejna sprawa to materiał edukacyjny, że to nie było kolejne przerobienie takich szkolnych zbiorów danych typu IRIS czy MNIST, czyli rozpoznawanie cyfr, tylko wrzuciłeś nas troszkę na głęboką wodę. Dałeś nam chociażby zbiory danych z Kaggle'a, czy nawet realne dane, gdzie poziom trudności wtedy strasznie drastycznie wzrasta. To było bardzo fajne. A trzeci aspekt, czyli od strony technicznej,
No to nie ukrywam, że największe wrażenie zrobiło na mnie właśnie ten gradient boosting, który jest świetnym narzędziem, oraz to, jak nam pokazałeś, w jaki sposób możemy optymalizować parametry do modeli uczenia maszynowego, ponieważ do tej pory zajmowało mi to bardzo dużo czasu i było to dość ciężkie. No właśnie, czuć, że zrobiłeś dla siebie już pewne takie wnioski, czego się nauczyłeś. To jest podobne pytanie jak poprzednie, ale tak spróbujmy to podsumować, jeżeli chodzi o twoją opinię. Jaka wartość z tego kursu jest dla ciebie? Uważam, że największą wartością jest to, że pokazałeś mi, w jaki sposób powinienem rozumować i używać swojej wiedzy, by skupić się na przyniesieniu biznesowi korzyści. To jest to, czego na innych kursach nie byłem w stanie znaleźć, ponieważ tam była wykładana tylko wiedza na temat tego, jak działają algorytmy uczenia maszynowego, a ty pokazywałeś nam wszystko od strony swojego własnego doświadczenia i jak połączyć to z biznesem. I to jest, uważam, że największa wartość tego kursu. A jak zamierzasz wykorzystać zdobytą wiedzę? Tutaj ponownie są trzy aspekty. Pierwszy to jest aspekt zawodowy, ponieważ no tu nawet w Azimo, w firmie, w której pracujemy, staramy się zrealizować parę projektów, więc ta wiedza już jest używana do projektów, nad którymi pracuję. Aspekt prywatny to jest to, że prowadzę swoje własne portfolio, w którym umieszczam mniejsze, czasami większe rozwiązania i mini projekty, więc na pewno jest co dodać. I tutaj mogę też aspekt ostatni, czyli takie małe może ogłoszenie, ponieważ jako że zeszły rok dla mnie to był rok, kiedy ja tak naprawdę no, robiłem dużo kursów, uczyłem się, tak to jest ten rok 2018, w którym postaram się zebrać całą moją wiedzę z wszystkich kursów, również twojego, książek i postanowiłem napisać sieć artykułów o sieciach neuronowych i podzielić się swoją wiedzą z innymi, co przy okazji też pozwoli mi się lepiej to zrozumieć, bardziej tego nauczyć. Super, bardzo się cieszę. Ja to bardzo promowałam i już widzę, że jest co najmniej kilka osób po kursie, które w ten czy inny sposób chcą dzielić się wiedzą. I tu mam od razu dwa pytania. Po pierwsze, powiedziałeś o swoim portfolio i ja wiem akurat, jak on wygląda i podziel się troszkę więcej, jak można go znaleźć, bo myślę, że to może być ciekawe dla innych. I drugie pytanie, jak można będzie znaleźć tą serię artykułów dla osób zainteresowanych? Moje portfolio ma formę tak naprawdę gigantycznego repozytorium na GitHubie. To jest takie portfolio, no, portfolio, w którym tak naprawdę gromadzę sobie takie ciekawostki na temat tego też, co ostatnio robiłem, jakie artykuły czytałem i tak naprawdę starałem się aktualizować je co tydzień. No ostatnio to nie wychodziło ze względu na dość aktywniejszy okres przedświąteczny, właśnie też twój kurs i jeszcze prezentację, którą miałem do przygotowania na większe wydarzenie androidowe. Portfolio można znaleźć pod to konto na GitHubie, więc użytkownik FisherKK, FISHERKK i to jest projekt FisherKK My Road to AI. A co do serii artykułów, którą będę chciał publikować, to również będę umieszczał linki na moim portfolio. Artykuły pojawią się na Medium. Będzie można je też na pewno zobaczyć, jak będę je publikował na Twitterze. I postaram się też wysyłać do jakichś serwisów, które zbierają tego typu artykuły internetowe, gdzieś się ogłaszać z tym. Te wszystkie linki, które powiedziałeś, będą na naszych notatkach, więc zapraszam bardzo na biznesmyśli.pl. łamane przez 24, wszystko to można znaleźć wraz z twoim Twitterem. A teraz pytanie trochę takie bardziej finansowe. Jak wygląda według ciebie relacja wartość kursu do kosztu kursu? Na początku nie byłem do końca pewien, czego się spodziewać. W sensie kurs mógł okazać się być czymś bardzo dobrym, albo po prostu, tak jak mówiłem, no nie wiem, kolejnym przerobieniem szkolnych zbiorów danych typu MNIST i tak dalej i można by wtedy z niego wynieść bardzo mało. Ale na szczęście tak się nie stało, więc pomimo tego, że kurs jest porównywalny do dużych kursów internetowych, takich jak NanoDegree na Udacity, jest droższy od Coursery, to uważam, że jest bardzo warty swoich pieniędzy. Przede wszystkim wynika to z tego już, o czym mówiłem. Na żadnym z tych kursów nikt nie przygotuje nas
tak dobrze pod przynoszenie biznesowi wartości. Na tamtych kursach, na których miałem okazję brać udział, zwykle przedstawiana jest tylko wiedza, jak działa algorytm i tak dalej. Na twoim kursie, oprócz tego, że pokazywałeś nam, jak to działa, od razu mówiłeś, jak to stosować i dawałeś nam całą otoczkę dookoła tego, na co uważać i jakie są dobre praktyki i tak dalej. Tak więc jeżeli ktoś chce zacząć tak naprawdę pracować z uczeniem maszynowym w data science, to myślę, że te pieniądze są warte. A dodatkowo uważam, że na żadnym z tych kursów prowadzący nie spędza tyle czasu z uczestnikami, żeby odpowiadać na ich pytania, tak więc nikt na pewno nie odczuł się, że tak powiem, zignorowany i to jest kolejny plus moim zdaniem. A to dziękuję bardzo i ostatnie już pytania na dzisiaj. Komu polecasz przerobić taki kurs? Jak już wspominałem, uważam, że jest to świetny kurs dla osób, które nie tyle co się zaciekawiły tematem sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, ale dla osób, które przede wszystkim zaczynają szukać pracy, bo tak jak mówiliśmy, no, kwota nie jest najniższa, ale wartości, jakie z niego płyną, są ogromne. Tak więc osoby, które przerobiły przykładowo już podstawy Pythona, no to wydaje mi się, że są w stanie z tego kursu bardzo dużo wyciągnąć. I jeżeli są osoby, które szukają pracy, pracowników, to też jest to świetne miejsce, żeby wzbogacić swoją sieć kontaktów. Dziękuję Ci bardzo, Kamil, za ten czas, który znalazłeś, żeby opowiedzieć swoją historię i podzielić się opinią. Również życzę tak bardzo gorąco, żeby seria artykułu, który zaplanowałeś, faktycznie się pojawiła. Będę z przyjemnością się dzielić na Twitterze czy jakiś inny sposób. I wszystkiego najlepszego w tym roku. Ja również dziękuję bardzo za zaproszenie. To była dla mnie ogromna przyjemność, jako że jestem aktywnym słuchaczem Biznesu Myśli. Myślę, że każdy uczestnik z kursu zgodzi się z tym, że mnie bardzo zależało na tym, żeby pomóc osiągnąć cel uczestnika. Czyli to właściwie stało się moim celem. Zarobek na tym kursie raczej traktuję jako podziękowanie. Dlatego bardzo mnie cieszę, że dwie osoby jeszcze w trakcie kursu już znalazły sobie pracę związane z uczeniem maszynowym. Wiem, że jeszcze około 15 osób rozważy poszukiwać pracę w tym roku, a jeszcze więcej chce zastosować wiedzę w obecnym miejscu pracy i albo lub zrealizować swój własny projekt. A powiem jeszcze o jednej rzeczy, na której mnie dość mocno zależało. To, żeby każdy poczuł komfort podczas kursu, że jest zadbany. Było to kosztem wyjęcia mnie z życia przez 2 miesiące. Również rodzina mnie za bardzo nie widziała, ale jednak zależało mi na tym, żeby pomagać jak najszybciej i najskuteczniej. Czy takie podejście jest strategiczne na długą metę? Myślałem nad tym i no raczej nie, bo można bardzo szybko się wypalić. Zdaję sobie z tego sprawę, ale jestem człowiekiem, który albo robię na maksa, albo tego nie robię. Dlatego myślałem tak, że prawdopodobnie trzecia edycja tego pierwszego kursu będzie albo pod koniec roku 2018, albo nawet w roku 2019, jeżeli nic się nie zmieni po drodze. Dlatego jeżeli faktycznie chcesz uczestniczyć, polecam zapisać się do drugiej edycji. Jeszcze powiem coś więcej, odnoszę się troszkę do zarobku. Mało tego, że zarobki, które osiągam dzięki kursu, dają mnie większą wolność, bo mogę zrezygnować z projektów, które dla mnie są albo były bardziej obowiązką, a to oznacza, że będę miał więcej czasu na nowe inicjatywy, podobne jak podcast Biznes Myślny. Sam ten podcast, mimo tego, że wymaga coraz więcej mojego czasu i uwagi, to również już ma swoje koszty, bo staram się ciągle podnosić jakość podcastu, żeby przysłuchało się go z przyjemnością. Dlatego powiem to szczerze, że każdy uczestnik kursu nieświadomie również pomaga mi rozwinąć skrzydła, jak również w pewnym sensie jest inwestorem w podcast Biznes Myśli, za co jestem bardzo wdzięczny. Mam jeszcze sporo pomysłów w głowie, które czekają na swój czas i kręcą mnie, żeby je zrealizować. Oczywiście już mam pokory do życia i zdaję sobie sprawę, że cały świat będzie ciężko mi naprawiać, chociaż przyznam, że wcześniej też miałem taki plan, ale przynajmniej jego kawałek można spróbować uratować. I już na koniec życzę Tobie po pierwsze, żeby marzyć, po drugie, realizować swoje marzenia, a po trzecie, czuć euforię z tego, jak już Twoje cele zostaną osiągnięte.
Podobnie jak czułem się wtedy, jak kurs skończył się i zaczęli przychodzić do mnie dziesiątki podziękowań. To jest super uczucie, które jest warte setki godzin ciężkiej pracy. Tyle na dzisiaj. Dziękuję Ci bardzo za Twój czas, Twoją energię i życzę Ci wszystkiego dobrego. Cześć, trzymaj się.